Cześć kochani, witam się z Wami ponownie bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem wyjątkowo nie o tematyce Avonu, nawet nie o tematyce kosmetyków, tylko słuchajcie, zrobiłam sobie wypad do Lumpeksu i postanowiłam się z Wami podzielić tym, co sobie kupiłam. Wiecie, mam dzisiaj taki wolny dzień od pracy, a też miałam do załatwienia takie sprawy urzędowe, skarbówka, ZUS, wiecie. I właśnie musiałam jechać do tego miasteczka, to jest miasteczko właśnie powiatowe moje, gdzie zawożę Avon do pana Rafała i do pizzerii Capri, właśnie tam pojechałam. I wiecie, moja córka jak usłyszała, że ja taki wyjazd mam, nie, to mówi, jadę z tobą i wejdziemy sobie do takiego sklepu, wiecie. Ten Ciu Holland, do którego my właśnie lubimy jeździć, on nie ma swojej nazwy. Na sklepie tylko pisze, to jest taki podłużny budynek i tam tylko pisze odzież używana. I ja raz kupiłam w tym, dawno, dawno temu, kilka lat temu, kupiłam w tym sklepie taki zielony sweterek, który był prześliczny i ta zieleń, kolor, słuchajcie, był taki piękny, ale on był na mnie za mały i dałam go mojej sąsiadce. Ale od tej pory my z moją córką mówimy na ten sklep zielony sweterek. Jedziemy do zielonego sweterka. Byłaś w zielonym sweterku? Wiecie, tak myśmy sobie nazwały ten sklep. Także byłyśmy właśnie w tym zielonym sweterku, w tym naszym ulubionym i jedynym, do którego zajeżdżamy, Lumpeksie. Czasem, kiedy jesteśmy w Częstochowie, co też w sumie rzadko się zdarza, to właśnie w Częstochowie, w drugiej alei, też mamy taki ulubiony Lumpeks właśnie, do którego lubimy. Zawsze coś tam fajnego sobie kupimy i wiecie. Moja córka jest wielką fanką Harry'ego Pottera, tutaj ma część swojej kolekcji i ostatnio właśnie w tym Lumpeksie w Częstochowie kupiła sobie taką kulę oryginalną, wiecie, to się jakoś tam nazywa, z Harry'ego Pottera i w środku były kolczyki, śliczne kolczyki zresztą i wiecie, też wiadomo, w tematyce Harry'ego Pottera. Także wiecie, dzisiaj zrobiłyśmy sobie ten wypad, najpierw objeździłam sobie urzędy, pojechałam do skarbówki, źle mówię, wiecie. Do skarbówki byłam, do urzędu skarbowego byłam umówiona na 10. Nie wiem, czy tam nadal obowiązuje ta rezerwacja wizyt, ale ja się wczoraj zarezerwowałam sobie wizytę online, że na 10. I wiecie, a ten sklep, ten zielony sweterek nasz jest czynny od 9. I zawsze w piątki tam jest, wiecie, dostawa nowego towaru. Ja nigdy tam nie byłam w piątek właśnie na, wiecie, od początku dnia. Natomiast moja córka raz była i mówi, że tam był taki tłum ludzi, tak się trzeba było przyciskać w tym sklepie po prostu. Ja mówię, no nie do wiary, przecież to jest taki wielki sklep i ja kiedykolwiek tam nie zajeżdżam, to jest tam czasem kilka osób, no ale bez przesady, że tłok, mówię, o czym ty dziecko mówisz? A ona mówi, że naprawdę. I słuchajcie, aż żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, bo dzisiaj zajeżdżamy do tego sklepu, bo takie sobie obrałyśmy, taką obraliśmy sobie kolejność, że najpierw pojedziemy do tego sklepu zielony sweterek, potem pojadę do skarbówki, bo tam byłam umówiona na godzinę, a potem do ZUS-u i mówię, potem tam może do Lidla sobie zajedziemy, bo tutaj bliżej mnie nie ma Lidla. I wiecie, i zajeżdżamy do tego sklepu. Byłyśmy w ogóle 20 minut przed czasem, bo wyjechałam jeszcze wcześniej, wyjechałyśmy, bo musiałam sobie auto zatankować. I wiecie, słuchajcie, zajeżdżamy, tam jest w ogóle przed tym sklepem jest taki ogromny parking, czy ogromny, no bez przesady, ale po prostu no, bardzo duży parking jest, nie? Ten budynek jest taki duży, podłużny, no i parking. Dwa wjazdy są w ogóle, że no niby jednym się wjeżdża, drugim się wyjeżdża, ale to nie jest niejak tam oznakowane, więc wiecie. Więc no w domyśle nawet, nie? Można sobie wyobrazić, że ten parking jest duży. I wiecie, wjeżdżamy na ten parking i ja już jak dojeżdżałyśmy, nie, i tam przez płot, ja mówię, ty, tam już tyle samochodów stoi. I wjeżdżamy na ten parking, a tam, słuchajcie, samochodów dużo stoi i dziewczyny już tam, bo tam się po schodkach wchodzi, już tam dziewczyny, kobitki, wiecie, już na schodach stoją. Taka jedna pani w takiej, turkusowej apaszce tak robiła, wiecie, tak tam przez szybkę zaglądała, czy już ktoś idzie. I ten, no zatrzymałam auto, zaparkowałam i moja Kamila mówi, no to chodź, idziemy, nie? Ja mówię, no przestań, przecież, że 20 minut będziemy stać na tych schodkach, nie? No bez przesady. No i poczekałyśmy w samochodzie, w międzyczasie jeszcze tam ludzie dochodzili i słuchajcie, ja byłam w szoku, bo faktycznie zobaczyłam, że tam jest tłum ludzi przyjeżdża na to otwarcie.
Powiem Wam, że ja to tak nie lubię kupować w takim tłoku. Ja w ogóle z natury jestem introwertyczką i ja na przykład nie lubię takich dużych skupisk ludzi. Nie lubię, jak ktoś za blisko mnie stoi, jak jakieś obce osoby dmuchają na mnie, kaszlą. Po prostu mi to tak obrzydza, wiecie, tak mnie odrzuca. Nie lubię takiego czegoś. I jak mam za duży kontakt właśnie, to ja to nazywam, że wyczerpały mi się baterie społeczne i jak przyjeżdżam do domu i mówię do mojej córki, że bo mi się wyczerpały baterie społeczne, to moja córka wie, że ja po prostu muszę sobie usiąść, najlepiej słuchawki na uszy i sama, bez gadania, bez niczego muszę w ten sposób odreagować, wiecie? Ja tak mam. No ale nic, no co? Weszłam do tego sklepu, nie? Tłok jak jasny, wiecie, trzeba się było przyciskać boczkiem, tu z tym koszyczkiem. Koszyczek oczywiście bardzo szybko się zapełni, nie? I co Wam powiem? No ja tak nie lubię kupować, bo nie było możliwości, żeby sobie coś swobodnie zdjąć, zobaczyć. Czy nawet, tam nie ma w tym sklepie przymierzalni, ale są takie lustra, wiecie? Nie wiem, w dwóch czy w trzech miejscach są takie lustra. I na przykład jak jakąś bluzeczkę, jakąś tam kurtkę czy coś, to można sobie zamierzyć w tym lusterku, tak wiecie, bez mierzenia, nie? Nawet spodnie kiedyś tam przymierzałam, wiecie, bo nie było nikogo akurat, a spodnie no to jednak tak nie chciałam kupować tak na oko, wiecie. Tylko chciałam przymierzyć. I po prostu tłum ludzi, bo trzeba się było przyciskać, ale była kultura, wiecie, nikt się z nikim nie kłócił, nikt tam na nikogo nie wzdychał, nikt nie, wiecie. Wszyscy byli bardzo grzeczni, mili i tego. Ale ogólnie był ścisk, nie można sobie było tych rzeczy dokładnie obejrzeć i wiecie. No ale już przechodzę do sedna sprawy i pokażę Wam, co sobie kupiłam. Moja córka, tego Wam nie pokażę, bo aktualnie są w pralce, kupiła sobie buty. O, nie Pumy, tylko co jest drugie takie podobne. O, to teraz zabłysnęłam. W każdym razie markowe Adidasy sobie kupiła, białe, troszkę takie od zewnątrz, wiecie, brudne. I pierwsze co, jak przyjechałyśmy do domu, wrzuciłyśmy te buty do pralki, żeby się wyprały, także piorą się. Bardzo właśnie Kamilka jest zadowolona z tych butów, bo są bardzo ładne, bardzo tam do tych jej stylówek jej będą pasowały, także wiecie, dziecko bardzo zadowolone. Natomiast ja Wam pokażę od pierwszej rzeczy, która jest w ogóle totalnym niewypałem. I to była pierwsza rzecz w ogóle chyba, którą zdjęłam właśnie z wieszaka tam w tym sklepie. I wiecie, w pierwszej chwili byłam taka oszołomiona, że tam tu ludzie się rozpychają, tu nie wiem na co najpierw patrzeć. Te wieszaki są także góra, dół i tu z tej strony góra, nie, z tej strony jest tylko dół, a tu jest góra, dół wieszaków. I wiecie, tutaj ludzie idą, rozpychają się z tymi koszykami, każdy chce przejść, wiecie jak, nie? I wzięłam tą bluzeczkę, bluzeczko-koszula. Tak ona mi się spodobała. Słuchajcie, tak ona się mi spodobała. Kosztowała 16 zł z New Looka. New Look tu pisze, a to jest chyba od New Yorkera? Tak mi się coś wydaje. I słuchajcie, ona ma tutaj takie hafciki. Jest biała, niebieskie paseczki. Tu ma takie hafty. Rękawek długi, a tu ma taki guziczek, że można sobie wywijać i przypiąć, nie? I ona jest z przodu krótsza, z tyłu dłuższa. I słuchajcie, tak mi się to spodobało. Ja już oczami mojej wyobraźni, prawda, widziałam, jak sobie będę chodzić bluzeczka, do tego leginsy. Tylko że ta bluzka jest rozpięta. I jakoś ja sobie, wiecie, w tym tłoku, nie? Tak sobie tylko zamierzyłam, tak sobie zrobiłam o tak. I ona tutaj jest szeroka, no owszem. Ale wiecie, tutaj ona jest wąska, jak się te guziczki zapnie, to ona jest po prostu wąska i ona jest mała. I zapłaciłam za nią 16 zł. A wiecie, w ogóle się w nią nie dopnę. Także nie wiem, czy pójdzie do, mam takie magiczne pudełko podpisane, że rzeczy, do których muszę schudnąć. Tam są takie bardzo ładne ubrania, które są na mnie za małe i ja mam nadzieję, że kiedyś do nich schudnę i tak sobie leżą w tym pudełku. Nie wiem, czy ta bluzka dołączy do tego pudełka, czy po prostu ją komuś dam. Nie wiem. Ale bardzo mi się ona podoba. No trudno. Także to jest jedyna rzecz, która jest niewypałem, że tak powiem, w dzisiejszych zakupach. Zresztą ja dzisiaj miałam, wiecie co, takie kupowanie na rzeczy albo za małe, jak ta bluzeczka, no tylko ta bluzeczka, albo za duże. Zaraz Wam pokażę. Drugą rzeczą w ogóle, jaka mi tam wpadła w ręce, jaką sobie wybrałam,
To jest sweterek, kolor mnie, po prostu ja tu wiecie co, w pierwszej kolejności, właśnie jak jestem gdzieś w lumpeksie, to zwracam uwagę na kolor, a potem dotyka mnie i materiał. No to jest taki sweterek, to wiecie, tam materiale trudno się rozwodzić. Rozmiar M niby tej bluzeczki jest i niby, że ona ma metkę, czyli że niby, że była nowa. Nawet tu jest polska cena, że kosztowała prawie 90 zł. Ale wiecie, ten sweterek jest na mnie za duży i to jest, i to w ogóle jest właściwie taka sukienka wychodzi na mnie, wiecie? Nie jak sweterek, tylko jako sukienka. I rękawy też są za długie. I ja to zauważyłam od razu w tym sklepie, także to nie jest tak, że ja kupiłam i w domu się okazało, że za duże. No to ja to od razu widziałam, że to będzie za duże. Ale właśnie ja mam tak, że kiedy kupuję ubrania na zimę, to jakoś, nie wiem, jak gdyby intuicyjnie kupuję je trochę za duże, tak jak ten sweterek z Kika. Bo jakoś chyba w mojej głowie jest takie coś, że jednak te ubrania na zimę, to wiecie, one są takie, lepiej żeby były większe, takie otulające, takie wiecie. Także taki sweterek i kolor mi się bardzo podoba. To jest chyba w ogóle, powiem Wam szczerze, mój ulubiony kolor. Taki chabrowy. Ja nie wiem, co to jest za kolor. To nie jest ani niebieski, ani granat. Taki chabrowy. No śliczny jest ten kolor. I najpierw to ja właśnie, wiecie, zwróciłam uwagę na ten kolor, nie? I mówię, dobra, biorę. To Wam pokazałam. Tutaj dalej mam taką bluzeczkę, do której ja bardzo miałam mieszane uczucia, ale jakoś tak mnie urzekła. Wiecie, ja pracowałam kiedyś w Holandii w sortowni odzieży używanej, więc na materiałach i na czy coś jest dobre gatunkowo, to ja czasem umiem to rozpoznać poprzez dotyk, wiecie? Nie umiem Wam tego wytłumaczyć, ale tak jest. I słuchajcie, dotknęłam tego golfika, on był w ogóle na tej stronie. I tak sobie też go zamierzyłam, nie? I mówię, kurczę, za duży będzie chyba. Ale ja już, ale też kolor mi się bardzo spodobał. Taki właśnie pomarańcz to jest i ten kolor tak w pierwszej chwili mi się spodobał. Więc już się napaliłam na ten golfik, nie? I już mówię tutaj sobie jakoś ten, tu rękawki można trochę podwinąć, nie? I też taki jest właśnie fajny, otulający, a przede wszystkim ten materiał mi się spodobał. I wiecie, i kupiłam go i dopiero w domu zauważyłam, że to jest w ogóle golfik dwustronny i on jest z tej odzieży, wiecie, z tej odzieży narciarskiej. Bo tutaj jest jego nazwa firmy i tak mnie to zaciekawiło. Mówię, kurczę, co to w ogóle jest, nie? To jakieś śnieżynki, jakieś tam. No i wpisałam sobie w Google i wygooglowało mi, że z tej firmy szyją odzież narciarską. Kurtki narciarskie, spodnie narciarskie. To jest taka firma, nie chcę Wam powiedzieć, żeby nie kaleczyć tej nazwy, ale o, coś takiego. I wiecie, i ta odzież jest dostępna, ta firma, ta marka jest dostępna w Decathlonie na przykład. I właśnie ten golfik jest dwustronny, że jest na tej stronie, nie? Możemy nosić, nie ma żadnej metki ani nic takiego. I można nosić też na tej stronie, a z tej strony to jest taki bardziej taki misiu, taki welurek. Kurczę, no nie wiem jak nazwać ten materiał, bo o ile znam się, mogę powiedzieć trochę na materiałach poprzez dotyk, czy coś jest fajne, o tyle nazewnictwo. O, i tutaj taką ma strukturę ten materiał i to jest taki misiu. I to jest taki misiu, wiecie? I kosztował ten golfik 17 zł. 17 zł, bo wiecie, tam jest w dniu wystawy jest najdrożej, nie? No bo pierwszy dzień to jest najdrożej. A nie powiedziałam jeszcze o tym sweterku, ile on kosztował, a nie pamiętam. On, słuchajcie, kosztował dwie dyszki. On kosztował dwie dyszki. Potem wybrałam sobie taką bluzeczkę termoaktywną. Termoaktywną, termiczną, jak się to mówi. I ona jest, no, typowo z produktu Decathlonu. Kosztowała 15 zł. I jest bardzo fajna, jest, wiecie, rozmiarowo jest idealna na mnie. Trochę się obawiałam, czy ona właśnie tutaj nie będzie na mnie zbyt obcisła, ale nie, jest taka fajnie przylegająca do ciała, a jeżeli mogłabym się tylko do czegoś przyczepić, to do tego, że te rękawki tu są takie dosyć luźne. Wolałabym, żeby one były takie, wiecie, takie przylegające. No, są takie luźne, ale to nic. No, także taka bluzeczka. I słuchajcie, tutaj mam
I tutaj mam taką narzutkę czarną z kapturem. Na tle mojej czarnej bluzki, którą mam na sobie, to nie będzie za dobrze widać, ale wiecie, z kapturem ona jest. Materiał też to jest taki, wiecie, taka wełna, ale taka bardzo taka przyjemna. Nie ma metki niestety, więc składu nie mogę odczytać. Ma też kieszenie, co też lubię, wiecie, lubię mieć kieszenie. Czy właśnie telefon schować, czy cokolwiek. Lubię mieć kieszenie. I ona jest z Primarku, rozmiar L. I kosztowała 20 zł. Coś mi się dzieje w pracy, wiecie? Mam pralkę włączoną, coś mi tam żegoczy. Moja córka, ostatnia rzecz jest taka, jaką znalazła moja córka, leginsy. Leginsy są z H&M-u. I takie, wiecie, takie w kolorze brązowym, takie prążki. I też tam trochę są na mnie za duże, wiecie, ale nie jakoś tam, że bardzo. Mogłyby być rozmiar mniejsze, ale są ok. Także takie mam zdobycze z Lumpeksu. Tutaj moja córka też porzuciła sobie w ogóle na ziemię rzeczy, bo to są do prania, wiadomo. Pokażę wam też, co sobie kupiłam. Myślę, że się na mnie nie obrazi. Kupiła sobie te buty właśnie, które się piłam. Kupiła sobie taki, nie wiem jak to nazwać, kurteczka, kożuszek. Nie wiem jak to nazwać, przymierzyła sobie to i tak jej się to spodobało. Mówi, jeju, jakie to jest w ogóle cieplutkie, jakie milutkie. Na spacery z psem idealne i nie tylko. I to jest skropa, rozmiar S. Potem sobie wybrała, tu ma taki topik, w którym dzisiaj chodziła, spodnie. Mówi, że te spodnie są hitem. Ja się na tym nie znam, a ona mi to jakoś tłumaczyła, że to jest teraz na topie, że tą odzież produkują ktoś tam w spółce. Jakaś spółka, wiecie co, nie będę nawet się tutaj produkować i wam mówić, bo ja wam tego nie powtórzę. W każdym razie to są spodnie nowe z metką i nie wiem, może to wam coś będzie mówić, jak zobaczycie tą metkę. I to są spodnie, ja mówię, przecież to w ogóle nie są spodnie w swoim stylu, ona w twoim stylu, ona lubi w ogóle wszystko, co jest gładkie, najlepiej bez wzorków. A tu takie wzorzyste gacie. O, tutaj bardziej jest widoczne, może o, tak wam pokażę. I słuchajcie, te spodnie mają w ogóle taki fason, nie? No, ale ona zobaczyła te spodnie, zakochała się w nich, mówi, biorę. I w ogóle bardzo jest jej ładnie w tych spodniach. Tutaj sobie znalazła takie z Zary czarne rurki. Bo ona częściowo, widzę, już pourywała. Cenki 18 zł te spodnie kosztowały. Z Zary. Takie zwykłe, klasyczne rureczki. I tutaj wybrała sobie czarną sukienkę. Taką z koronki. Ta sukienka jest jakaś taka, nie znam tej firmy. Nie wiem, co to jest. W każdym razie taka sukieneczka, o, taka koronkowa. Tu taki ma rękawki. Jak to moja Kamila powiedziała, ubrała tą sukienkę i mówi... I idzie do mnie, nie? I jeszcze na przedpokoju, kiedy ja jej nie widziałam, mówi tak... Mówi, wiesz, mamo, tobie ta sukienka pewnie się nie spodoba, bo krótka i tego, ale mówi, powiem ci, że idealna na pogrzeb wroga. A mówię, coś ty powiedziała? Ona mówi, no, to taka sukienka na pogrzeb wroga. I tutaj jeszcze ma, a tą bluzę ja jej znalazłam. Ona lubi taki fason bluzy, ale a taki ma napis śmieszny, bo wiecie, powiem wam, że moja córka prowadzi sobie konto na TikToku i nie będę mówić, wiecie, jaka tematyka i co tam, bo może nie wiem, czy ona by sobie tego życzyła, żebym o tym mówiła. W każdym razie ma konto na TikToku, ma takie, no dobrze to konto, fajnie się rozwinęło i tego. I znalazła mi taką bluzę z napisem influencer. I jeszcze jedna, ta bluza w ogóle kosztowała 15 zł. Jest też jakaś, ja nie wiem, czy to jest jakaś firma, czy co to tu w ogóle jest. I wiecie, ja jej to pokazałam tak bardziej śmieszkowo, nie? Mówię, zobacz, jaki napis, nie? Ona mówi, dawaj, mówi, fajna ta bluza, fajny materiał, fajny. I mówi, będę ją nosić, mówi, będzie śmiesznie. Także taką bluzę sobie wybrała. I wiecie co, ja myślę, że ona jeszcze więcej rzeczy sobie wybrała, bo przecież miała taką tą torbę wypakowaną,
ale nie chcę jej grzebać tam gdzieś w jej rzeczach czy coś. Pokazałam wam tylko to, co tutaj na wierzchu miała rzucone, przygotowane do prania. Także tak się prezentują nasze zakupy. Ja chciałam sobie kupić jeszcze ten szlafrok. Od jakiegoś czasu próbuję sobie kupić szlafrok i wiecie co, no na razie nie kupiłam. W tym Kiku miałam sprawdzić, czy może jakaś dostawa była, czy coś, no ale w końcu nie dojechałyśmy do Kika i wiecie. Patrzyłam też na Allegro, na internecie ogólnie, nie? Są niby różne te szlafroki, ale ja to muszę mieć taki szlafrok, żebym ja sobie go polubiła. Muszę go sobie, wiecie, muszę się w nim dobrze poczuć, muszę sobie go przymierzyć i ten. I najlepiej wolałabym sobie tak stacjonarnie kupić ten szlafrok. Ale nawet dzisiaj nie patrzyłam za szlafrokami. No i tak, do Lidla nie dojechałyśmy w końcu. Pojechałyśmy jeszcze do Action. Pokażę wam, co kupiłam sobie w Action. Takie nieduże zakupy. I potem jeszcze do jednego sklepu, to Kamil, tutaj już u nas na wsi, to Kamilka poszła sobie odebrać dwie paczki do paczkomatu, a ja poszłam sobie kupić te, wiecie, te moje andruty. Kto tam na Instagramie mnie widzi, to właśnie wrzucałam dzisiaj zdjęcie, jak z Kamilą sobie zrobiłyśmy kapki i właśnie te andrutki. I w Action kupiłam takie ciasteczka, których wam nie pokażę, bo już są zjedzone. Gdzieś tam jakieś jedno jeszcze zostało, wiecie, kółeczka i to są takie wafelki w białej czekoladzie. W białej czekoladzie, a na dzień jest ciemne. Przepyszne te ciasteczka. Ja już po drodze jadłam, bo byłam taka głodna i właśnie jeszcze kupiłam sobie frugo do picia, multivitaminę w Action i po prostu jechałam autem i bo bez śniadania pojechałam, tylko kawę rano wypiłam i wiecie, jeść mi się zachciało po prostu. I słuchajcie, co wam jeszcze powiem? Że co w Action kupiłam, to kupiłam tak, takie coś, co właściwie nie wiem co to jest, ale mi to jest podobne do krakersów z jakimś nadzieniem serowym, tak sobie to wyobrażam. Moja córka znowu mówi, że nie, mówi tam w środku na pewno nie ma żadnego nadzienia, to mówi to tylko tak, ale mi się wydaje, że jest, bo tu jest takie coś białego i wiecie, i zobaczymy co to jest, czy to faktycznie są krakersy, ale skoro ze serem, to wydaje mi się, że to będą krakersy, jakieś takie połączenie serowe. I kupiłam sobie w ogóle, wiecie, kocham słodycze z Milki, uwielbiam, a w ogóle ja kocham słodycze, ale z Milki uwielbiam i te właśnie ten, te były, wiecie, te z tymi kryształkami karmelowymi. Więc to sobie kupiłam. Do tego jeszcze takie podkładki do kuchni kupiłam, trzy są w zestawie. Ja już je miałam, ale jakoś wiecie, no one jak się zabrudzą, nie da się ich domyć za bardzo. I jak mi się już pobrudziły i nie mogłam ich domyć, to wyrzuciłam. I nie mam teraz. I właśnie rzuciły mi się w oczy w Action, to mówię, dobra, biorę. Kamila kupiła jeszcze jakieś tam chipsy, takie wiecie, takie inne, że nie ma ich w sklepie. Ale pojechała do swojego chłopaka i zabrała te chipsy. Kupiła też taką czekoladę MMS niebieską, bo na dzień chłopa... Albo dobra, też nie będę o tym mówić, bo może to jest tajemnica, a wiecie, żeby nie była na mnie zła, że coś tam publicznie wygaduje. I jeszcze kupiłyśmy w Action... Jeszcze kupiłyśmy w Action naszemu pieskowi smaczki, którą on najbardziej lubi, właśnie z Action. Kupiłyśmy tak... Pinki. To są smaku kebaba. Potem kupiłyśmy tutaj puste opakowanie. Już też na Instagramie wrzuciłam, jak Monty właśnie sobie tam obgryzał to kółeczko. To było takie dość duże kółeczko, grube, wiecie, i tak jakby oplecione tym suszonym mięskiem. I właśnie Monty sobie tam obgryzał to kółko i taki był słodki, że aż mu zrobiłam zdjęcie i króciutki filmik i mi wrzucam na Instagrama. Tutaj kupiłyśmy naszemu pieskowi sushi. To też z Action. Takie kawałki jakieś mięska i tego. I właśnie śmiałyśmy się, że sushi. Tylko to jest, jak się to nazywa? Nie o smaku, tylko o smaku. Wiecie o co chodzi? Że nasz pies ma uczulenie na drób. Nie może drobiu. Kurczaka. O, tak to weterynarz pan powiedział, że ma uczulenie na kurczaka. Więc ja sobie wyobrażam, że chyba na drób i staram się karmę czy jakieś smaczki nie kupować drobiowych. A tutaj patrzę, że jest z kaczki to niby. Ale wiecie, to tak się dawkuje. Nie jest tak, że mu nawalimy tych smaczków do miski, tylko to tak raz na jakiś czas tam się podaje, nie?
Tutaj mam, a to nie jest ekszyn, to jest, nie wiem gdzie ja to kupiłam. Jakaś wątroba suszona. Wzięła mi się razem z tymi. I jeszcze tutaj mi spadły takie smaczki jedne. Takie patyczki obleczone, owinięte tym suszonym mięskiem. I do tego wszystkiego jeszcze kupiłyśmy Montusiowi. Bo wiecie, nasz Monty nie chce, bo ja się w ogóle nie chcę jeść suchej karmy. Ja w ogóle mam na zapasie tyle suchej karmy, na Zooplusie też zamawiałam i tego, i muszę komuś tę karmę wydać, bo w końcu data ważności się skończy i wiecie, będzie problem. Znaczy problem, że szkoda będzie wyrzucić po prostu, nie? A nasz Monty nie chce, ani Pedigree, ani... taka krótka nazwa jest, bardzo właśnie dobre opinie ta karma miała. Potem zamówiłam też taką karmę, kurczę, też zapomniałam nazwy. Przez pomyłkę zamówiłam, wiecie, ja chciałam zamówić 1,5 kg, a ja zamówiłam 15 kilo. I taki wór karmy stoi mi w spiżarce, też ta karma ma bardzo dobre opinie. I Monty nie chce tej karmy jeść. I wiecie, i chyba, żebym was nie okłamała, z 5 albo z 7 rodzajów właśnie suchej karmy mam w spiżarce. I czasem koty się chycą, bo my robimy z Kamilą podejścia, nie, żeby jednak Monty może dzisiaj tej karmy się chyci, może dzisiaj będzie miał ochotę, a potem koty od mojej mamy przyjdą i bardziej tam one coś tam skubną z tej karmy psie. I właśnie Kamila mówiła, że gdzieś tam na TikToku ktoś pokazywał, że na suchą karmę swojemu psu ludzie czasem polewają, suchą karmę polewają olejem z łososia. To jest taki olej z łososia dla psa. I to nie tyle chodzi o to, właściwie tam w zamyśle, że wiecie, że to ma jakby zachęcić psa do jedzenia suchej karmy, tylko że ogólnie ten olej ma dobre działanie na organizm psa, nie? No, ale że właśnie ludzie tak robią, że jeżeli piesek nie chce jeść suchej karmy, to polewają karmę tym olejem. I kupiłyśmy też ten, właśnie ten olej z łososia w Action dla Montulka. I zobaczymy. On wzmaga mu się apetyt właśnie w godzinach wieczornych. Że tak zaczyna tam, wiecie, w miskach czegoś szukać i ten, nie? I wieczorem go karmimy, więc spróbujemy, właśnie zrobimy podejście, czy jak polejemy tym olejem, czy on nam się chyci tej karmy. W ogóle byłyśmy wczoraj z Montym u weterynarza, bo wiecie co? Budzę się rano, a Monty tak się drapie po uszach, a on na wiosnę miał, dostał zapalenia ucha, silne zapalenie ucha. Ale to wtedy to w ogóle była masakra. On ze mną spał i w nocy już drapał się, piszczał. I po prostu tak po tym uszku i główkę miał, wiecie, tak aż przekrzywioną. No i też wtedy szybko się zebrałyśmy, pojechaliśmy do weterynarza. Okazało się, że dostał zapalenie ucha. Dostał jakiś tam drogi środek. Wiecie, że ja ponad 200 zł zapłaciłam za ten jakiś tam wlew do ucha. I to było jednorazowe lekarstwo. Ale faktycznie to pomogło, wiecie, przeszło mu to wtedy. I właśnie wczoraj rano ja się budzę, Monty u mnie na łóżku, nie? I znowu tak sobie kopię po tym, drapie się w to ucho, nie? I ja mówię, Montuś, ten Monty. I on się spojrzał na mnie i znowu taka główka przekrzywiona. I ja mówię, kuźde, robi mu się to samo, co wtedy na wiosnę, nie? Zapalenie ucha dostał. I wiecie, i szybko z moją córką żeśmy się zebrały i ten. Pojechałyśmy do weterynarza. No i pan weterynarz mówi, że obejrzał mu te uszy i mówi... No jest lekkie zaczerwienienie, ale nie ma tragedii, nie? I wziął mu wymaz z jednego i z drugiego ucha, wyszedł i za chwilę idzie i mówi, no tego to nie podejrzewałem, ale proszę, niech pani zobaczy. I postawił przede mną ten cały mikroskop, to się nazywa? Mówi, niech pani zobaczy, nie? Słuchajcie, ja przykładam oko do tego, nie? I coś tam ten, coś tam widzę, nie? I to się zaczęło ruszać. I to wyglądało trochę jak jakiś taki pająk, wiecie? I słuchajcie, okazało się, że mój Monty dostał świerzba. Tak, nasz domowy piesek zaraził się świerzbem, prawdopodobnie od kotów mojej mamy, bo weterynarz mówi, że świerzba raczej koty, że roznoszą. I właśnie, no i Monty dostał lekarstwo do ucha, dostał zastrzyk, dostał potem tabletkę, jedną tabletkę, ale za to taką dużą do podania w domu. I moje koty też dostały po tabletce. Znaczy do podania w domu, bo kotów nie zabrałam do weterynarza. I wiecie, i te tabletki były takie, że one były i na tego świerzba mają zadziałać, i ogólnie na odrobaczenie. I trzeba czyścić kotom uszy. I to jest rola mojej córki.
ona im te tabletki popodawała w ogóle, wiecie, i kotom uszy czyści. Mówi, że Wojtusiowi jak czyści ucho. Wojtuś, to jest ten kot, nie wiem, czy Wam opowiadałam o moich kotach, no czy o kotach mojej mamy niby, ale to są takie włóczyki, że wiecie, one są jakby wspólne. I Wojtuś to jest kotek po wypadku i on nie ma oka, nie ma z jednej strony zębów i Kamilka ma na imię Wojtuś, a drugi ma na imię Kitek. To właśnie Wojtuś ten bez oka. Kamila mówi, że jak mu tam czyści to ucho, to mówi, gdzieś jakieś to jest połączenie nerwowe, że łapka mu tak, tak wiecie, tak mu drga łapka jedna, jak ona mu tam w tym uchu dotyka, tam mu wiecie tego, no, te brudki jakieś mu tam wyciąga. Co on tu nie mówi, zaczepiasz? No zaczepiasz, pokaż się tutaj moim drogim widzom. Pokaż się, chodź kochany, na chodź. Pokaż się, jak jesteś grubasek. Nadwagę już chyba masz, 10 kilo waży. Wczoraj był ważony u pana weterynarza i waży 10,3 kg. 10, no wiecie o co chodzi. To tyle zostało z tego kółeczka właśnie. Tak sobie obgryzł, ono było całe oplecione tym mięskiem suszonym, nie? I ten, i tutaj w ogóle już z jednej strony przegryzł, nie? Mięsko już obskubane i przyniosłeś mi pokazać, że już tego nie chcesz, tylko chcesz coś lepszego dostać, tak? Ty cwaniaku. Siedź cwaniaku, kto jest mały cwaniak? Kochany jesteś. Kochany jesteś, tak. Dobrze, kochani. Będę się z Wami żegnać, bo jak zwykle filmik miał być 15 minut, a już minęło pół godziny. Także będę się z Wami żegnać. Słuchajcie, życzę Wam, dzisiaj jest piątek, to ja Wam życzę dobrego weekendu. Żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!